Serdecznie zapraszamy na stadion w Niecieczy. Liczymy na wasz doping i wierzymy, że pomożecie nam zwyciężyć z Lechem Poznań. Chcemy zmazać plamę, tak? Która ostatnio się niestety nam przytrafiła. Będziemy dobrze przygotowani do tego spotkania pod względem taktycznym i tego, czego możemy się spodziewać po Lechu. Więc więcej mógłbym powiedzieć na pewno jutro. Wiadomo, Lech Poznań, duży klub, duża firma, bardzo dużo dobrych zawodników, ale wierzę, że w piątek uda nam się 3 punkty zostawić w Niecieczy. Na pewno ta wysoka porażka gdzieś tam jeszcze w głowach, ale staram się, żeby nie myśleć i tylko i wyłącznie skupić się na ten kolejny mecz i zrehabilitować się i dać naszym kibicom trochę radości. Jesteśmy maksymalnie skoncentrowani, chcemy kolejny mecz u siebie dobrze zagrać i zapunktować. No wiemy doskonale, jaki Lech potencjał ma ofensywny i dlatego analizujemy te mecze z sztabem szkoleniowym, dużo czasu spędzamy, rozmawiamy i na pewno będziemy zwracać uwagę na ich zawodników. To na pewno jest tym zawodnikiem Jeftić, który doskonale operuje tą lewą nogą i potrafi zaskoczyć prostopadłymi podaniami. No jest Pawłowski, który wraca po kontuzji. No wiele zawodników tam jest wartościowych i musimy patrzeć przede wszystkim na siebie i być skoncentrowani przez całych 90 minut.